gitarą chłopcy idą, tacy naiwnie młodzi, że nie zapyta żaden, jak po tej ziemi chodzić. Ogieniek papierosa twarz im oświetlił miękko, niosą swoją gitarę jak gwiazdę betlejemską. I pędzą swe marzenia niby wesołe stada, aż kurz się w górę wznosi, do gardła się zakrada. Krząkamy niepewnie patrząc, gdzie teraz doszli, bo idą z narodzenia prościutko w piątek gorzki. Więc krząkamy niepewnie patrząc, gdzie teraz doszli, bo idą z narodzenia prościutko w piątek gorzki. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kiedy Ernestowi Brylowi sprzedałem ten pomysł, Erneście, w Teatrze Polonia chcę zagrać koncert i zarejestrować DVD. Popatrzył na mnie i powiedział, zwariowałeś. Ale po chwili dodał, ale z kim ty dzisiaj w Polsce masz szaleć na scenie, jeśli nie ze mną. Powiem Państwu tak, że uwielbiam tego człowieka, bo rzadko się zdarza, żeby tak wielki poeta miał tak wielki dystans do siebie samego. Nawet gdy byliśmy tutaj w make-upie przed chwilą, do pani charakteryzatorki powiedział, mną to się powinien zajmować konserwator zabytków. Panie i panowie, wiecznie młody Ernest Bryl! No po pierwsze dziękuję, dużo dziewczyn przyszło w spódniczkach, co ja bardzo, bardzo lubię. Ale teraz jeszcze jedna rzecz, ten kapelusz mam, jak będę go wkładał na głowę, to będzie zaznaczone, że to nie jest mój tekst, tylko stycznia, to znaczy gorszy. Tak, Marcina. Nie, bo żebyście wiedzieli, może lepszy. A teraz wracając, bo teraz będzie moje. Ale teraz wracając do tego, co on śpiewał, z gitarą chłopcy idą, to jest tekst, który jest dosyć już stary i tak zawsze szliśmy z tą gitarą, teraz kiedyś ja szedłem, teraz on idzie, ale jak ja szedłem, właściwie szło nas czterech, to znaczy szedł Staszek Grochowiak, szedł Stachura, szedł Jasio Himilsbach i szedłem ja. I szliśmy w przyszłość. A liści coś robiło się dziwnego. Ciągle było coraz bardziej pod górę i wreszcie znaleźliśmy się twarzą wprost wciśnięci w asfaltową ciemność, która była przed nami. Ale nic, my idziemy dalej. Więc w las na mnie, bo ja byłem najgrubszy i taki największy, w las na mnie Stachura, na Stachurę w las Grochowiaczek, a na niego wraz Jasio Himilsbach, który mówił, że on znajdzie wyjście. I nagle mówi, mam,
chwycił takie kraty i zakrzyczał w przestrzeń trochę suknąco. Zakrzyczał: i za co? I za co? I teraz, Marcin, my krzykniemy. I za co? I za co? Szanowni Państwo, ale to nie jest główne przesłanie i pytanie naszego koncertu. To pytanie brzmi: co się z nami stało? No właśnie, co się z nami stało? Nie wiem sam, natomiast napisałem taki wiersz: dzielą nas. Dzielą nas, dodają, pierwiastkują nawet, czasem podnoszą do potęgi, wierzą, że sami są potęgą. Używają żwawych maszyn działania. Dawne liczydła, gdzie to samemu trzeba dotykać, przesuwać, układać, odejmować, przemieszczać narody z głodu do głodu, okropnie zbrzydło. Teraz w urzędach nie usłyszysz stuku maszyn, co piszą tajemne rozkazy. Cichutko jest, a dawniej jakby maszynowy karabin strzelał seriami. Od razu zostawał ślad, banalne błędy literowe, jak niezgładzone groby. Przyszły komputery biorą winę na siebie. Ich szczere zeznania z tej najtwardszej płyty pamiętania. Kto cyfruje? Jak? Wedle uznania. Świtem niesmacznym po wieczór pokraczny, konsumuj codzienne racje, przeżuwaj dokładnie biznes lunch. To istota decyzji, inwestycja przyszłości na czasy wieczności. Procentuje do niemożliwości, a na razie nie myśl o niczym, bo jest agent, co twój procent obliczy. On akcji różne atrakcje kupuje, kiedy bessa, bo kiedy hossa pnie się w banku w niebiosa. To nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, więc świtem niesmacznym po wieczór pokraczny, konsumuj codzienne racje, przeżuwaj dokładnie biznes lunch. To istota decyzji, inwestycja przyszłości na czasy wieczności, procentuje do niemożliwości, a na razie nie myśl o niczym, bo jest agent, co twój procent obliczy. On akcji różne atrakcje kupuje, kiedy bessa, bo kiedy hossa pnie się w banku w niebiosa. To nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, wie. Wieczór pokraczny, konsumuj codzienne racje, przeżuwaj dokładnie biznes lunch. To istota decyzji, inwestycja przyszłości na czasy wieczności, procentuje do niemożliwości, a na razie nie myśl o niczym, bo jest agent, co twój procent obliczy. On akcji różne atrakcje kupuje, kiedy bessa, bo kiedy hossa pnie się w banku w niebiosa. To nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń.
No i pozbawieni szans, jak wynika z tego wiersza, albo jakieś szanse są marne, idziemy do parku. Jesień była dziwna, w tym roku w ogóle dziwnie jest. I napisałem taki wiersz liście. Przyjaciele dawni, pokłóceni, odpadają od siebie, jak liście jesienią. Lecą z wiatrem, drzewo zostało. Ale teraz widzisz na przestrzał, że nie takie jest, jak się bajało. Poskręcane od martwego powietrza, przykurczone, nie bardzo strzeliste, podłamane, zamiast rozłożyste, brzydkie, inne niż w bujnej zieleni. Chyba twardo stoi korzenie, ma głęboko do serca ziemi, a liście zamaszyście odpadają w gniewnej kurzawie, kolorowo rajskie ptaki prawie były obok, a się nie poznają i nie będzie ich, drzewo przetrzyma chyba. Groźna nadchodzi zima. Pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Nie pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Wielu takich tłusto podrośli przemienili skrzydła na fraki i podróżują radośnie do urzędów nie byle jakich. Pięknie latają, zasiadając w odrzutowcach i znak zostawiają smugi. Niebo nam nad głową krają, na kawałki co się nie składają. Jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Nie pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Kochani, kiedy spotkałem się z Ernestem po raz pierwszy, to on wtedy zadał mi to pytanie, co ty byś moimi wierszami chciał powiedzieć, to było już ze 3 lata temu. No i ja wtedy więcej mówiłem o swojej autorskiej płycie 21 gramów i z tej płyty piosenka jak najbardziej odnosząca się do przewodniego tematu naszego koncertu, bo swego czasu napisałem takie wręcz prorocze słowa.
Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Pomóżcie! Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Tyle razy już mówiłem, tyle razy już pisałem, co w mej głowie siedzi, aż za bardzo wiem. Dosyć słów pora żyć, bez koncepcji, bez projekcji, sam na sam. Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Tyle razy uciekałem, tyle razy odlatywałem, co oznacza lęk, aż za bardzo wiem. Dosyć już eskapizmu, dosyć już tych truizmów. Tu i teraz, teraz i tu zacznę żyć. Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Tyle razy zaczynałem, tyle razy odkładałem niezdecydowanie, czy tak na imię mam. Dosyć już wątpliwości, dosyć już niepewności. Sztachnę się życiem jak papierosem. Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? I razem! Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? Oj, 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 co się dzieje ze mną? Oj, 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 co się dzieje z każdym z nas? No widzicie, jaka piosenka, ale podziwiajcie też moją szlachetność. Otóż ja śpiewam pomagając mu w sukcesie. To się tak rzadko dzisiaj zdarza, że powinniście naprawdę to zapamiętać.
Ale takie życie. Tu jest wiersz taki o jedzeniu sushi. Wiecie, w Warszawie to nie trzeba tłumaczyć, co to jest sushi. Na prowincji czasami tłumaczę, bo u nas to właściwie przy śniadaniu jemy sushi. Nawet pierwszy raz jadłem sushi, kiedy byłem właśnie z takimi młodymi jak Marcin, jeszcze młodszymi, no i chciałem tak wyglądać fajno, a tam była, to jest taka restauracja, gdzie płynie ta, w środku baru jest wyżłobiona taka rzeczka i z wodą płyną te potrawy japońskie i trzeba tymi pałeczkami je złapać, wiecie, a to nie idzie łatwo. No i z tego właściwie powstał wiersz, bo się nie najadłem, nie. Najadłem się wstydu i napisałem taki wiersz. Tyle wstydu się najadłem, tylu wstydu się najadłem, że straciłem smaki, a w kraju restauracje bardzo dziś wytworne stały się. Strach przypomnieć bary byle jakie, gdzie to pierogi ruskie żarliśmy toporne. Dzisiaj drżącą pałeczką łowię moje sushi. W japońskich listkach, łódkach płyną ku mnie. Smak jakoś dawny w gardle, ale ja rozumiem, piękniej być musi. Kompanii biesiadników, co nawet wnukami mogą być. Siedzę, łykam, smakuję te znaki. Łódeczki niezbyt pewnie pływają przed nami. Tyle wstydu się najadłem, że straciłem smaki. Całe dzieciństwo moje co trzecia nad ranem, z górnika do górnika szło kogutów pianie. Przez ścianę słychać było mozolne wstawanie tych, co szli karmić bydło, i babci różaniec. Zdrady przypominanie, litości szukanie, miłosierdzie boskie babcia szła dobudzić. Śpi, szeptała do mnie, póki umiesz wrócić do snów dziecinnych. Nie wiem, co się stanie, gdy już dorośniesz. Czy będziesz pamiętał, o czym pieją koguty? Czy będziesz pamiętał, o czym pieją koguty? Nie słuchałem więcej, bo takie rajskie było pierzyny nagrzanie i sen puchowy, że i dziś przysypiam. Zresztą nad miastem kogut już nieczęsto chrypi, o trzeciej nad ranem jeszcze tramwaje nie jadą. Każdy ma sen swój, budzik swój, zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Prawie premiera, szanowni państwo, w tym brzmieniu, w tej tonacji premiera.
No właśnie Ernest Bryl, który mieszka powiedzmy sobie na Stegnach, mówi, że słyszy te koguty. Ja nie wiem, czy to prawda, Erneście. No, został tam taki jeden, bo dookoła rosną domy niebywałe i właściwie mi zasłaniają te słońce. Ale koguty słychać, bo został taki jeden oporny, który mieszka w takim starym domu i on w ogóle hoduje wszystko. Tam są kury, koguty, koty, nie wiem co jeszcze. I słychać rano koguty. A to jest coś, co człowieka tak lekko budząc doprowadza do przytomności, bo to jest znak, nie? Oj, kochani, ma duszę, ma duszę ten dom. Dom państwa Brylów. Ma duszę. I żeby państwu przybliżyć trochę klimat tego miejsca, pieśń autorska. No, Ernest jeszcze kapelusza nie włożył. Pieśń autorska pod tytułem Madonna od Popa Prańców, bo właśnie tak Ernest nazywa swoją żonę. Dlaczego od Popa Prańców? No, widzicie jednego tutaj przed sobą, Popa Prańca, jak Ernest mówi o nas. To tacy właśnie różni rozchwiani emocjonalnie ludzie, a czasami mniej, czasami więcej, nawiedzają ten dom. Ernest się wkurza, że obiadają z najlepszych smakołyków, no ale przy okazji jeszcze się trochę żalą, a tego wszystkiego wysłuchuje żona Ernesta, Małgosia. I dla niej właśnie ta pieśń Madonna od Popa Prańców. Otwarty dom, otwarte dłonie, w nich początek i w nich koniec. Między nimi cała przestrzeń na rozmowę bez upiększeń, na stanięcie z sobą w prawdzie, tak jak nigdy, nie jak zawsze. Mówisz z serca, ona słucha, nie ocenia, nie poucza. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Świeży chleb, gorąca kasza, zawsze chce się do niej wracać, bo czy nuncjusz, czy plebejusz, zawsze mówi po imieniu i nie czujesz, żeś jest obcy, co najwyżej, żeś jest chłopcem. I czy ranek, czy noc głucha,
znajdzie czas, by cię wysłuchać. Madonna od chłopa prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od chłopa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Madonna od chłopa prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od chłopa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Wstyd zjadamy, wyczekując sprawy. Każdy każdego prosi o naprawę skrzydeł, bo znów nie mamy, są nam objawione. Lecz jakie marne, jakie uświnione. Czyścić samemu tych piór nie oczyścisz, choć są z ciebie, a zawsze od ciebie. Jak myśli trzeba o pomoc prosić i ludzi przeprosić i obmywać im płaczem skrzydła, także brudne. A łzy muszą być szczere. O, jakie to trudne. Ile łez nazbyt suchych, ile przebaczenia wylewaliśmy, a nic się nie zmienia. Ile łez nazbyt suchych, ile przebaczenia wylewaliśmy, a nic się nie zmienia. Zapłakał skąpo, lecz uczciwie, i zajaśniały pióra anielsko prawdziwie. Dopiero, a tak późno, czemu każdy zwlekał, a teraz naprawia skrzydła drugiego w popłochu, płacząc jak rajska rzeka. Modli się za niego, modli się za niego, modli się za niego, modli się za niego i modli się za niego, modli się za niego, modli się za niego, modli się za niego. A łzy muszą być szczere.
O, jakie to trudne. Ile łez nas być suchych, ile przebaczenia wylewaliśmy, a nic się nie zmienia. Ile łez nas być suchych, ile przebaczenia wylewaliśmy, a nic się nie zmienia. Kochani, zanim przeczytam następny wiersz, muszę coś powiedzieć do tego wiersza. Otóż on jest jakby związany z takim dziwnym miejscem w Polsce, które nazywa się Przeprośna Górka. No bo zaczyna się pielgrzymkę, idziemy dumnie, z hukiem, ze śpiewami, pierwszy dzień, tu grają, śpiewają, na drugi dzień nogi bolą, puchną, ludzie nam poćmiardują obok, jakoś ciężko iść z nami w ten kurz, to nie wiadomo co, idziemy razem, a to jest okropne, okropne. I wreszcie przychodzi, kiedy już siebie nienawidzimy, moment Przeprośnej Górki. To jest to miejsce, gdzie wszyscy siadają, myją się, opatrują nogi, przebierają w co najlepsze, spowiadają się, ale najpierw muszą siebie przeprosić, bo to jest Przeprośna Górka, to jest istota, a potem zjadają jajka na twardo i odrodzeni idą tam, gdzie ich czeka matka. Czasami, jak mi mówią, na tym ostatnim dystansie się wszyscy znów okropnie podkłócą. Ale byli na Przeprośnej Górce, a Przeprośna Górka, to ja wam powiadam, czeka nas, oj czeka. Oj czeka i będziemy, że tak powiem, się przepraszać wzajemnie i skrzydła czyścić, bo samemu nie możesz uczyścić skrzydeł. O właśnie, to właśnie. I teraz jest wiersz Pani Dobrego Zmierzchu. Pani Dobrego Zmierzchu, stań nad moim zmierzchem i daj w nim zamieszkać bez wielkiego bólu ciała i myślenia. Niechaj serce nie zapomni imienia duszy, aby bez osamotnienia żyła we mnie jednakim wspomnieniem, pieśnią, aby nie został zburzony dom pamięci, był przyjaznym domem dla rodziny, przyjaciół, znajomych, dla najbardziej kochanych z kochanych, dla nieostróża, co wygnany tyle razy był, a wiernie stoi przy niewiernym bardzo życiu moim. Pani Dobrego Zmierzchu, proszę Cię o jedno, obroń od złego we mnie serca, duszy, jedność. Narodziny, mój Panie, to jest ubieranie. Ubieranie.
zapinanie, rozpinanie, cerowanie, pranie, prasowanie, łatanie, szukanie. Zapinanie, rozpinanie, cerowanie, pranie, prasowanie, łatanie, szukanie. Proszę Pana, to jest rozbieranie. Rozbieranie z umierania. Uśmiechając się, nakłada kapelusz. Drodzy Państwo, tak mi się zdarza, że kiedy próbuję napisać piosenkę skierowaną do Boga, to wszyscy myślą, że to do kobiety. A kiedy piszę do kobiety, to wszyscy myślą, że do Boga. Mów do mnie, mów. Przez zew, przez gniew, przez płacz, przez śmiech do mnie mów. Przez ciszę, przez zgiełk, przez jawę, przez sen do mnie mów. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że zawsze jesteś obok tuż, że zawsze jestem tylko twój. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, zawsze jesteś obok tuż, że zawsze jestem tylko twój. Przez zdradę, przez lęk, zazdrości jęk do mnie mów. Przez żar, przez chłód, miłości głód do mnie mów. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że nawet jeśli sensu brak, nic dzieje się od tak. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że nawet jeśli sens brak, nic nie dzieje się od tak. Przez zew, przez gniew, przez płacz, przez śmiech do mnie krzycz. Przez ciszę, przez zgiełk, przez jawę, przez sen do mnie krzycz. Krzycz do mnie, krzycz, bym nie mógł się skryć. I pytał siebie z całych sił, kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim. Krzycz do mnie, krzycz, bym nie mógł się skryć. I pytał siebie z całych sił, kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim. Kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim. Kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim.
no kim jesteś, kim? Wiele lat temu to był taki czas, gdzie było mróz okropny, tam na ulicach paliły się jakieś koksownicy, jacyś się grzali przy tym, no ale ja jechałem tramwajem i zimno było i siedziałem tak, naprzeciwko mnie też ktoś, a potem się mi tak napisało. Może ten stary, z którym jechałem tramwajem, to był Bóg. Czeka, żyje, starzeje się z nami, coś tam się mu udaje, coś się nie udaje. Jednym skinieniem palca silniej niż dynamit rozwaliłby to wszystko. Ale co rozwalać? Jak z kawałków na nowo ustalać? Nie wie. Powoli z teczuszki wyjmuje ciało chleba i w palcach żółkłych łamie, żuje. Czasem on mnie częstuje, czasem ja częstuję i spożywamy sobie, co tam mamy. Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki wygasłym popiele. Ale tak trudno w drogę jak nagle zostawić graty, choć odrapane, ale uzbierane. Samochód, telewizor, lodówkę, mieszkanie i strach, który się każdy przez lata obsprawił. Ale tak trudno wyjść nagle na drogę, na brzeg nieznany, w ubraniu jedynym, i na bosaka pójść morzem za Bogiem, i jak Piotr jemu ufał, tak zawierzyć innym. Piotr się przewrócił, my też zatoniemy, lepiej czekajmy zamknięci za drzwiami. Niech ten przyjaciel przyjdzie do nas morzem ciemnym. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Jedna z moich ulubionych piosenek do wiersza Ernesta Bryla. Modlitwa: nie o myślenie proszę, nie o rozumienie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie. Nie o myślenie proszę, nie o rozumienie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie.
nawidziałem się byłem. Nic nie zobaczyłem. Pewno się przed tobą w pyle drogi kryłem. Proszę rozbite ciemność jedną chwilką jasną, by mignęła przede mną moja droga własna. Ali, ach, ali, ali. Ali, ach, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, ach, ali, ali. Ali, ach, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Nieumyślenie, proszę. Nieurozumienie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie. Teraz, moi drodzy, popatrzcie na mnie i zdajcie sobie sprawę, że ja należę jeszcze do tego pokolenia, które może powiedzieć, że w dzieciństwie widziało 39 rok, już ze świadomością 4-letniego dziecka. Teraz sobie liczcie. No i pojechałem teraz, żeby sprawdzić, jak to wygląda to miejsce, do którego pobiegłem razem z matką, bo tam gdzieś przyszedł mój ojciec po batalii 1939 roku. To był listopad. On bał się wrócić do domu od razu, bo nie wiedział, co będzie, i myśmy tam doszli. I wiecie co, tak jakby było tak samo, to znaczy stała ogromna gruża, właściwie ulęgałka, ulęgałki takie wielka, wielkie drzewo. No i napisałem wiersz, który nawet myślałem, że nie jest taki ważny, a liście ludzie, i to młodsi, zaczęli lubić ten wiersz. Dlatego wam czytam. Aż w późnym listopadzie, aż w późnym listopadzie zbielały od szronu mój ojciec z polskiej wojny powrócił do domu. Siedział pod starą gruszą, na twarz zsunął czapkę, jakby się wstydził spojrzeć na mnie i na matkę. Cywilny kubrak na nim jak na strachu leżał, krew mu spłynęła po zdartym kołnierzu. Nie mówił nic. To inni powiedzieli potem, jak bił się u Kleberga w kompanii piechoty, jak rozbito kompanię, jak bił się od nowa. Mój ojciec jadł w milczeniu, nie powiedział słowa. Powoli łamał w palcach biedny chleb razowy, wesz mu lazła po kurtce jak order bojowy. Thank you.
siłę, z jaką się w bezimiennej powstaje. W godzinie, gdy północy pół świtu, gdy świat ucichł w zimie i ojczyzna jest jakby Boga. Już nie było, modlitwo moja, teraz nie umieraj i dla nas niebo wysoko otwieraj. Bośmy już zapomnieli, cośmy tam widzieli, rzuć nam na ziemię promień, abyśmy się wspięli. Choć trochę wyżej i patrząc po nieba, ujrzeli swoje życie tak, jak będą trzeba. Proszę wam, kochani, to idź. Zawsze, kiedy to śpiewam, to jakoś też wewnętrznie jestem poruszony. I to chyba tak, bo rzeczywiście w tym wierszu jakąś taką swoją prawdę wyśpiewuję i odwołuję się do tych swoich korzeni chłopskich, do swoich pradziadów. I kiedy ten wiersz po raz pierwszy przeczytałem, to wiedziałem, że muszę go wyśpiewać. No i żeby nie być gołosłownym, to muszę wam zaśpiewać pieśń o moim pradziadku, który jak najbardziej był chłopem galicyjskim, chociaż tym chłopem specjalnie być nie chciał. Franciszek Styczeń, tak nazywał się mój pradziadek, miał bardzo konkretną hierarchię wartości. Najpierw był koń, potem była gospoda, potem była żona, a gdzieś daleko, daleko w tyle były dzieci. Piosenka Koń, gospoda i żona pamięci mojego pradziadka Franciszka Stycznia. Kierunek gospoda Franciszek zaprzęgał konia, uciekał od dzieci i żony. Czemu Bóg chłopem go stworzył? On przecież żył jak cygan i w domu rzadko bywał. Najlepiej się w karczmie czuł, tam przecież śpiewać mógł. A żona, moja żona, krzyżem odznaczona, sześciu synów na świat wydała moja jedna żona.
śpiewkę dobrze już znali. Czasami ktoś pytał, czy nie był to pański krzyż. Kierunek Francja, los Franka za chlebem wysyła. Miał przywieźć pieniędzy wór, wypadek przeszkodził mu. Klara sprzedała krowy, by ściągnąć Franka z powrotem. Gdy wrócił po latach dwóch, znów w karczmie śpiewać mógł. Ach, żona moja, żona, krzyżem odznaczona, sześciu synów na świat wydała moja jedna żona Klara. Wszyscy śpiewali, klaskali, tę śpiewkę dobrze już znali. Czasami ktoś pytał, czy nie był to pański krzyż. Kierunek i spina, Franciszek na wóz się wspinał. Na wozie mógł smacznie spać, koń drogę do domu znał. W domu dzieci czereda, niejedno na służbę sprzedał. I wracał do karczmy znów, tam przecież śpiewać mógł. Ach, żona moja, żona, krzyżem odznaczona, sześciu synów na świat wydała moja jedna żona Klara. Wszyscy śpiewali, klaskali, tę śpiewkę dobrze już znali. Czasami ktoś pytał, czy nie był to pański krzyż. Ach, żona moja, żona, krzyżem odznaczona, sześciu synów na świat wydała moja jedna żona Klara. Wszyscy śpiewali, klaskali, tę śpiewkę dobrze już znali. Czasami ktoś pytał, czy nie był to pański krzyż. Słuchajcie, ale muszę wam powiedzieć, że śpiewanie takich piosenek to jest wielka odwaga. Napisałem piosenkę, brat dziadka się obraził. Dziadek powiedział, prawdęś napisał, a prawda boli. A prawda boli, to ja wam przeczytam i sobie samemu. O, wszyscy są szczęśliwi, bo chcą być szczęśliwi. O, wszyscy są szczęśliwi, bo chcą być szczęśliwi i uśmiech twardo zębami trzymają. Stracili słowa? Nie trzeba się dziwić, tak jest w niejednym kraju. Mają sen, czasem ciemność, co tych snów pilnuje, może podejrzeć. Twarze bez uśmiechu, policzki zapadnięte w nieśmiałym oddechu i oko, co łzą zezuje. A obok, obok, na stoliku nocnym kubek tajemny. Tam się, jak wielka, sztuczna szczęka moczy uśmiech codzienny. Szczęśliwi, szczęśliwi, którzy razem z nami szczęśliwi. W supermarketach wózek pchają szczęśliwi i dumnie przed kasami stając szczęśliwi. Są jak wybrańcy u bram raju szczęśliwi. Szczęśliwi, którzy z rodzinami szczęśliwi. Żrą w McDonaldach wielką bułę szczęśliwi i wszystkich smaków świata czułych szczęśliwi. Zatkani bułą nie zaznają, dusz ich nie dusi. Przypomnienie innego świata, wszystko mają co chcieli po dostępnej cenie. Więc choć koszmary oglądają w telewizorach, jak zaklęci śpią cicho, płytko, bez pamięci. Szczęśliwi!
sami szczęśliwi. W supermarketach wózek pchają szczęśliwi. I dumnie przed kasami stając szczęśliwi. Są jak wybrańcy u bram raju szczęśliwi. Szczęśliwi, którzy z rodzinami szczęśliwi. Żrą w McDonaldach wielką bułę szczęśliwi. I wszystkich smaków świata czułych szczęśliwi. Zatkani bułą nie zaznają szczęśliwi. Wietrze powiewa, lecz gdy bezwiecznie zaraz go ktoś podepcze butem podkutym. Ernest Bryl. Ernest Bryl. Marcin Styczeń. No wreszcie dopchałeś się na szczyt. No. Dopchałeś. No tak, to ci przeczytam i wam. Wreszcie, wreszcie dopchałem się na szczyt. Obok mnie nie zmieści się nikt. A ja sam na spuchniętych palcach jednej nogi ledwo stoję i walczę z wiatrem, lodem oraz problemem równowagi. Żeby zejść na ziemię, gdzie jest trawa i miejsce dla nóg, musi pomóc mi dobry Bóg. Niech przywoła anioła, co zdoła, zdjąć mnie z tego snu okrutnego i przywrócić do łóżka ciepłego, żebym zbudził się i zaraz zapomniał, co przyśniłem w chwili nieprzytomnej.
Kochani, w podziękowaniu za to nasze bycie razem, piosenka dziękuję i tak za to, co było, dziękuję, za to spotkanie, na to, co będzie, tak. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za zdrowie i za chorobę, za karę i za nagrodę, za szczęście i za pech, za świętość i za grzech. Za ludzi i za samotność, oczywistość i ulotność, za niewiedzy dar, za świadomość i czar. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Dużo i za mało, za siłę i za słabość, za prawdę i za PiS, za wszystko i za nic, za wieczność i codzienność, za chleb, herbatę, krzesło, za wino i za krew, za życie i za śmierć. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Na gitarze grał dla Państwa Tomasz Orzeł-Rząd. Podziękujmy razem Tomkowi i zaśpiewajmy mu razem. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Na gitarze basowej grał dla Państwa Michał Przybyła. Podziękujmy Michałowi. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Na perkusji grał dla Państwa Łukasz Samba Dmochewicz. Ej. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Twoje wiersze czytał, także śpiewaliśmy jego wiersze. Co jeszcze? Pięknie opowiadał. Mój mistrz i przyjaciel, Ernest Bryl! Zaśpiewajmy mu razem! Dzień.
dzięki, 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 tak, tak, tak. A śpiewał dla państwa Marcin Styczek. O właśnie. Podziękujmy mu tak. Marcin Styczek. Razem, razem. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Kochani, tak żeby was nie przemęczać, my wam od razu dwa bisy zagramy. A nawet dwa bisy, jeden wiersz. Taka ważna piosenka, wasi koledzy patrzą na mnie, co będziemy grać. No wiadomo, co będziemy grać. Zejdźmy się jak na wilię. Na ogół rozpoczynaliśmy tą pieśnią do wiersza Ernesta nasze koncerty, ale dzisiaj kończymy, bo ważne właśnie, tak jak mówiłem na początku, żebyśmy byli w tych czasach razem, chociaż chcą nas podzielić. Ważne, żebyśmy byli razem. Zejdźmy się jak na wilię, razem podzielimy nasz strach, strapienie, niejasność, zwątpienie. Może ten chleb kamienny, dotknięty przez innych, stanie się miękkim chlebem naszej ziemi. Zaśpiewajmy, co jeszcze przez łzy można nucić, i postawmy talerze dla tych, co wędrują. Może się który zdrowo do nas wróci, i wyciągnijmy ręce, niech wszyscy poczują, że to, co we mnie umiera, to w innym być może jeszcze żyje, a co w nim umiera, to we mnie jak w Betlejem zrodziło się teraz. To, co we mnie umiera, to w innym być może jeszcze żyje, a co w nim umiera, to we mnie jak w Betlejem zrodziło się teraz. Nie trzeba życzeń, bo i co tu życzyć? Wystarczy kącik chwilka, by się przełamać tym, co najbardziej boli, i razem policzyć bliskich, którzy przegrali, ale nie chcą kłamać. Zaśpiewajmy, co jeszcze przez łzy można nucić, i postawmy talerze dla tych, co wędrują. Może się który zdrowo do nas wróci, i wyciągnijmy ręce, niech wszyscy poczują, że to, co we mnie umiera, to w innym być może jeszcze żyje, a co w nim umiera, to we mnie jak w Betlejem zrodziło się teraz. To, co we mnie umiera, to w innym być może jeszcze żyje, a co w nim umiera, to we mnie jak w Betlejem zrodziło się teraz. To, co we mnie umiera, to w innym być może jeszcze żyje, a co w nim umiera, to we mnie jak w Betlejem zrodziło się teraz. To, co we mnie umiera, to w innym być może jeszcze żyje, a co w nim umiera, to we mnie jak w Betlejem zrodziło się teraz. Zejdźmy się jak na wilię,
razem podzielimy, co boli ciebie, a co boli innych. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. I co chwila nam ziemia pęka pod stopami, a te okrawki kraju, na którym stoimy, z hukiem od siebie w ciemność odpływają. Bądźmy dla siebie bliscy, kiedy się boimy, gdy byle kamyk może poruszyć lawiny, bądźmy dla siebie bliscy, kiedy ciemne góry odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym. Bądźmy dla siebie wierni, kiedy rosną mury, bo tyle w nas jest siebie, ile ciepła tego, które weźmiemy od kogoś drugiego, a drugi od nas weźmie i w sobie zatai. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? To zależy już tylko od ciebie. Jedno wszakże muszę powiedzieć, od cierpienia nie ma odwrotu. Możesz tylko mieć na nie sposób. Rozpuść je kropla po kropli, rozpuść je w morzu miłości. Niech się rozejdzie po duszy, nie próbuj go jednak zagłuszyć. A wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? To zależy już tylko od ciebie i od kogoś jeszcze nad tobą. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, ważne byś szedł swoją drogą i byś przyjmował, co dają, i byś oddawał, co wziąłeś. Nic tutaj nie jest twoje, dawaj, bierz i szanuj. A wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? Wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? Wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak? Wszystko będzie dobrze i tak, chociaż dobre różny ma smak. Wypij wszystko duszkiem do dna, a będzie dobrze, a jak?
tak. Kochani, tu są, proszę was, bardzo świeżo upieczone bułki przez Madonnę od Papa Prańców. Tak. I bierzcie, bierzcie, tutaj Marcin rozdaje i jedźcie, bo one dzisiaj, to jest irlandzki wypiek, one dzisiaj są miękkie, a jutro są jak kamień.